Hej, witam was serdecznie. Jestem Itana, przed wami gra Resident Evil 7 w wersji demo. Technicznie rzecz biorąc, w opisie można przeczytać, że ten tytuł rozpoczyna nowy gatunek survivor horroru. Tyle w opisie. A co pokaże nam gra? To zobaczymy, jak już w nią zagramy. Tak więc bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Okej. Budzić się w tajemniczym miejscu. Okej, wyjść z domu. Taki zakładam jest pierwszy mój cel. Przydałaby się jakaś kaseta. Ups. To chyba nie wróży zbyt dobrze. Brakuje bezpiecznika. Okej. Holy shit. Tam ktoś był. A skoro ma to być nowy gatunek survivor horroru, to wypadałoby... dobrze tutaj sprawdzić. Okej, no ten obraz nic mi tutaj nie pomoże, ale okej. Zastanawiałem się, czemu się tak nagle obróciłem, ale okej. Ciekawe, co mi daje zasłanianie się rękoma. Tego jeszcze nie wiem. Okej, zapewne zamknięte wszystko i to dosyć dokładnie. Tylko cały czas pytanie, gdzie ja jestem? O, szkoda, że nie ma mojego odbicia. No to by mogło zawsze troszeczkę dodać smaczku. No i wiedziałbym, jak wyglądam, ale muszę przyznać, że... sztuczny palec. Okej. Pod tabem mamy ekwipunek. Gra jest oczywiście na... sztuczny palec. Fragment dłoni manekina. Okej. To na razie mi niewiele tutaj daje do popisu. Raczej za pomocą sztucznego palca nie wydostanę się stąd. No okej, jest i mój cień. Wprawdzie nie widzę swoich nóg, ale... to szczegół. Chyba dawno nie sprzątane było. Co to? A, jakiś ptak. Okej. Nie ma co panikować. Chyba coś na górze się dzieje, ale na razie na górę nie chcę wchodzić. Puk. No dobra. What the fuck? Okej, mamy ekwipunek. Czy coś... mogę nim przeciąć coś. To jest okej. Okay.
No dobra. To mi na razie niewiele mówi. Okej, no dobra, no. To by się przydał klucz. Stąd raczej nic. O, dobra. Widziałem swoje nogi. Czyli jest okej. A skoro mogę przeciąć łańcuch, to mogę to zrobić za pomocą ciebie. Mam i kasetę. Okej. Bierzemy kasetę. Zaraz sobie tam pójdę i ją tworzę. Ale najpierw wypadałoby troszkę tutaj poszperać. I zapewne coś tam będzie mi się przydawało. Okej, bardzo fajnie, że mogę to rozbić. Graficznie wygląda też oczywiście dosyć obiecująco. Ale dobra, na górę na razie nie idę. Skoro zyskałem kasetę, jakiś piesek chyba. Dobra, mogę cię zamknąć? Chyba nie za bardzo. Ale mam kasetę. I nie zawaham się jej użyć. Okej. Did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Trochę mi to przypomina interaktywny film, skoro mogę samemu tutaj chodzić. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. Okay, otwarte. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? No nie wiem, czy chcę iść jako ostatni. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Ale skoro jestem reporterem, to nagrywajmy wszystko dokładnie. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Też się przygotowują do świąt. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Mogę generalnie otwierać te same rzeczy, które wcześniej otwierałem. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Nie. Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Ale to dziwne, że tak.
Bez pożegnania? What the fuck was that? Did you hear that? Tak, słyszałem, ale nie Andre? Wiem, czy to dobry pomysł. Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Okej, no tu go nie ma. Tego możemy być pewni. No tam raczej chyba nie poszedł. You gotta be fucking kidding me. Ooh. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Okej. To mi przynajmniej pomoże później. Już będę wiedział, gdzie później iść. Jeszcze tam górę będę chciał oczywiście przeszukać. No i co? Który pierwszy? Ale dobra, jestem na dole. Tak? Czy ja go dobrze widziałem? Halo? Okej. What the fuck? Okej. A to było to wcześniej? Rozniosę cię na strzępy. Okej. Dobra, wiem, że tam mogę pójść. Pytanie, czy to jest mądrym pomysłem? Dobra, pójdę tam później. Na chwilę obecną, skoro wiem, że tam zabijają, to bym chciał pójść najpierw na górę. Z wami oczywiście nic nie mogę zrobić, więc też sobie to daruję. Halo? Okej, pewnie tego bezpiecznika brakuje, więc to całkiem zrozumiałe. Nie wiem, czy jak tu wchodziłem, to z pewnością ty tu nie stałeś, a wy chyba byłyście odwrotnie. Tak więc coś tu bym powiedział, że jest troszkę nie tak. Okej, chyba jedyną drogą jest na razie pójście tam na dół. Więc tak też zróbmy. Chociaż zaczynają się dziwne rzeczy dziać. A, nie to. Tak. Dzień dobry. Okej. Mam klucz. I szczerze powiedziawszy... What the... Fuck. Ale dobra. Dziękuję.
Może jednak sprawdzę najpierw, co się tutaj dzieje, tylko że tu nie ma drabiny. Więc to troszkę psuje mi tutaj humor. Halo? Okej. Rower się kąpie. Może nie będę mu przeszkadzał. Tam coś było. Amunicję do pistoletu. Okej, no trochę. I więcej amunicji. Nie wiem, czy nie chciałbym sprawdzić tego klucza. Bo to jest dosyć kuszące. No. Tutaj puszka przeleciała. Tam już nie ma manekina na górze. What the fuck? To było nieładne. No ale zapewne ten klucz nie będzie tu pasował. O. What the fuck? Wracamy w takim razie do naszego filmu. Bo tą kamerę to on chyba ma na głowie. Chociaż nie wiem. Uważaj za tobą. Za tobą. Mówiłem. Okej, moi drodzy, i tyle byłoby w wersji demo Resident Evil 7. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i cóż, jeśli będzie chęć, to w sumie mógłbym i kontynuować tą serię, po prostu zakupując wersję oryginalną. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, czy to w tej, czy w innych grach. Pa, pa!